was asleep amidst the trees. Bats all a-swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goose, hogs, and wraiths. Nice tune. Been a while since I heard it last. Folk have forgotten it. Got other things on their mind. Things like me. They paid me for you. In times past, no amount of coin would convince a Witcher to take this contract. Times have changed. Kiedyś było ich wielu. Teraz zostało kilku. Łowcy. Pogromcy brudów tego świata. Wiedźmini. Stworzeni do zabijania. Pośród nich legenda. Ten, którego zwą Białym Wilkiem. Geralt z Rivii. Ponoć kobiety z północy. Inne Farrar, z najrodzone. Widziałem cię z wyzina! Angrain. Zwalam Wursnit. Meserken. Nen, hercewny Akhavang. Jak Geralt, gotów? Dorwijmy sukinsynów. Z przyjemnością, Geralt, z przyjemnością. Moje serce należy do ciebie? A co to ma być za zaklęcie? To list miłosny. Bardzo stary. Tak jak mówiłem, ten kamień miał połączyć kochanków. Nie sądziłam, że powiem coś takiego pod adresem Erdina. En Verelit Cyrrenait! Ader Eich Bladen Eichme. Elfia błyskotka zadziałała. Nadciągają. Geralt.
Lucio! Gale wundet! Musimy uciekać. Teraz. Nie tym razem. Nie, Zirael. Nie jesteś gotowa. Nie kontrolujesz swojej mocy. Dam sobie radę. Ciri! Zejdź mi z drogi. Ciri! Ten lód. To zaklęcie. Musisz zniszczyć kostur czarodzieja, który je rzucił. Nie skończy się na kosturze.
Prawie, Zirael. Prawie. Iskordilon! Hjalmar! Widziałeś Ciri? Trzymaj się! Go
drogą! Podobimy was, skurwysyny! Aż to będzie czarną waszych trupów! Jakieś ostatnie słowa? Zamknij się i walcz! Miałeś szansę. Wiedźmin. Miałem nadzieję, że się zjawisz. Bo co? Mam ci coś do powiedzenia. Ale to potem. Jak już będziesz umierał?
Chciałeś mi coś powiedzieć. Avalach oszukał nas obu. Napuścił nas na siebie i zabrał Cyrillę. Nie wierzę ci.
złamać? Nie. Co najwyżej zrobię w niej wyrwę. Ale tylko na chwilę, bo nie sposób. Do sedna je. Wejdziemy oboje? Nie. Musisz iść sam. Wrócę do ciebie, Styli. Wiem. Agored! Teirgan Agored! Teraz, Geralt! Nic mi nie jest. Idź już. I przekaż Avalochowi moje serdeczne pozdrowienia. Jestem twoim wrogiem. Ja tylko pomagam Ciri. Nie uwierzę ci. Nie po tym wszystkim. A mnie? Avalach mówi prawdę. Poprosiłam go, żeby pomógł mi otworzyć wieżę. Chcę do niej wejść. A nie uznałaś za stosowne oznajmić mi swoich planów? Wiem, przepraszam. Powinnam była powiedzieć, ale bałam się, że nie zrozumiesz. Rośnie nam druga Yennefer. Chodźmy stąd, proszę. Dobrze. Jak wrócę, zwierzę Geralt. Jeśli wrócę. Po cholerę masz tam iść. Dziki Gon został rozbity. Ale nie białe zimno. Wiednie mówią prawdę. Widziałam światy skute przez lód. Widziałam, co was czeka. Tylko starsza krew może zatrzymać białe zimno. Tylko ja. Avalach namieszał ci w głowie bajkami szalonej wieszczki. Mylisz się. Białe zimno nadejdzie naprawdę. Światy zamarzną, jeden po drugim, a wszelkie życie zostanie unicestwione. Avalach dał mi wybór, ale już podjęłam decyzję. Muszę temu zapobiec. Musi być jakieś inne rozwiązanie. Co ty wiesz o ratowaniu świata, głuptasie? Jesteś tylko wiedźminem. To moja historia, nie twoja. Pozwól mi ją zakończyć. Ciri, zabraniam ci. Znasz mnie. Niczego tak nie lubię jak łamania zakazów. Łamiesz teraz coś więcej niż zakaz. Przepraszam.
proszę za mną. Panie kapitanie! Gloir Enar, raportuj! Czwarty szwadron KT i cała dywizja Frundsberg. Zdezerterowali. Generał Worchis już wie? Jest na naradzie, nikogo tam nie wpuszczają. Bzdury! Natychmiast idź mu o tym zameldować! Garen Vakhelm! Vakhelm! Najjaśniejszy pan oczekuje. Enar, Fegledyven, Esetten, Vatherm, Geralt. Ciri nie żyje. Jak to się stało? Znasz przepowiednie o białym zimnie. Ciri próbowała zapobiec zagładzie świata. I udało się. Ale zapłaciła najwyższą cenę. Gdzie ciało? Nie sądzę, aby kiedykolwiek udało się je odnaleźć. Kto jeszcze wie? Avalach. Elfi wiedzący. Ale raczej go nie znajdziesz. A Yennefer? Postanowiła zostać na północy, jeśli nie masz nic przeciwko. Nie mam. A co z tobą? Po wojnie zawsze jest dużo pracy dla Wiedźmina. Pojadę na wschód, a może na północ. Czy Cyrilla mówiła coś? Chciała mi coś przekazać. Nie wypadłeś za dobrze w roli ojca. Ciri uważała cię za zagrożenie. Jeśli nawet chciałaby ci coś przekazać, nie sądzę, żebyś chciał to zapamiętać jako jej ostatnie słowa do ciebie. Rozumiem. Jeśli to wszystko, pójdę już. Nie wszystko, ale możesz odejść. Wiedźminie, nie chcę was... Nie chcę cię więcej widzieć. Potrzebujecie pomocy z tym wozem? Nie. To nie nasz, tylko... no... zdobyczny, że tak powiem. Ludziska porzucili dobytek w pośpiechu i tak trochę szkoda, żeby Redańczycy rozszabrowali. Znowu idą zmiany. Myśmy już przywykli. Czarni odeszli, teraz przyjdą łowcy czarownic, a życie toczy się dalej. Trzeba chwytać dzień. Prawda. Bierzmy się tedy do roboty, zanim noc nas zaskoczy. Na pewno nie potrzebujecie pomocy? Damy sobie radę. A wam dokąd droga? Pewnikiem do karczmy. Tak, ale najpierw muszę się z kimś spotkać w dawnym obozie nilfgaardzkim. Bywajcie. Ruszcie!
dalej! Zwolnij, płotka. Mistrzu Ord! Coś go musiało zatrzymać. Spóźniliście się. Wojacy. Blokują trakty, wiem. Nie szkodzi. Macie, o co prosiłem? Wszystko zgodnie z umową. Długość klingi 38,5 cala, waga poniżej 40 uncji, trzpień z syderytowej stali okuty srebrem. Glify i znaki runiczne na jelcu i całej długości klingi. Piękny. Pracuję w tym fachu od 30 lat. Na moje wyroby stać tylko najlepszych fechmistrzów i szermierzy. I ręczę, że lepszej broni nie ma i nie miał jeszcze żaden wiedźmin. Znam waszą renomę, mistrzu Ord, i nie wątpię. Do tego, jak chcieliście, inskrypcja. Zirael. Jaskółka. Runy w starszej mowie klasycznej. Bez stylizacji, precyzyjne i oszczędne. Mogę? Jest wasz. Jeśli chcecie wypróbować, kazałem wstawić pachołką kukłę treningową. Oto wasza zapłata. Zgodnie z umową, tylko kamienie szlachetne. Jeśli szukacie zleceń, to słyszałem o strzydze w lesie mariborskim. Dzięki, muszę jeszcze wpaść do karczmy, a później kto wie. Powodzenia na szlaku, wiedźminie. Załatwione? Tak. Uwierzył ci? Nie mam pojęcia. To za tego Kuroliszka. I mamy nowe zlecenie. Kiepsko płacą, ale chyba i tak warto. Widzę, że nie próżnowałaś. Jest twój.
Wiedźmiński miecz. Jaskółka. Wow. Cudo. Mogę? Lepiej nie tutaj. Niedługo będziesz miała dość okazji, Wiedźminko. No, to trzeba go wypróbować. Radowid miał wiele wad. Był okrutny, porywczy, chorobliwie ambitny. Ale nie można mu było odmówić taktycznego geniuszu. Dysponując znacznie mniejszymi siłami, pokonał najeźdźce z południa. Redański orzeł wziął pod swoje skrzydła całą północ, włącznie z Nilfgaardem. Po zwycięskiej wojnie z Nilfgaardem przyszła pora na dokończenie łowów na czarownicę. Tak jak wcześniej w Nowigradzie, teraz stosy zapłonęły w zajętych przez Radowida Temerii i Edir. W ramach odnowy moralnej zamordowano tysiące prostych czarowników i znawodów, nie ludzi, rzekomych heretyków. Wolność pod berłem Radowida dla wielu okazała się gorsza niż niewola. Tak długo, jak jego wojska odnosiły zwycięstwa, Emhyr cieszył się bezgranicznym wręcz posłuszeństwem poddanych. Gdy jednak upokarzające porażki odarły go z nimbu nieomylności, ukryta do tej pory opozycja przystąpiła do ataku. Cesarz, który tańczył na kurhanach wrogów, został złożony w grobie przez własnych poddanych. Podczas gdy kontynent wykrwawiały wojny, Skellige pod rządami Cerys przeżywało rozkwit. W przeciwieństwie bowiem do swoich poprzedników, młoda królowa zamiast na łupieniu cudzych ziem skupiła się na dbaniu o własne włości. Dzięki temu wyspiarski naród znacznie się wzbogacił, ale stracił też przy tym swój dawny pazur. Cirilla Fiona Elenriano, dziedziczka nilfgaardzkiego tronu, wybrała życie na wiedźmińskim szlaku. Geralt nauczył ją wszystkiego, co sam umiał, a potem każde ruszyło w swoją stronę. Wkrótce potem o wyczynach popielatowłosej wiedźminki głośno było od Jarugi po góry Kowiru. Podczas gdy królowie przesuwali granice, Geralt i Yennefer wiedli spokojne życie z dala od wielkiej polityki. Dni upływały im na leniwych spacerach i długich rozmowach. Śniadanie jedli dobrze po południu, oczywiście najczęściej w łóżku. Nuda, powiecie, może, ale oboje nie pragnęli niczego bardziej.
Thank you.